Z okazji setnej subskrypcji mojego kanału chciałam wszystkim podziękować za to, że jesteście ze mną i śledzicie moje nowe odkrycia, pomysły, próbujecie moich przepisów. W związku z tym dzisiaj daję Wam przepis na moje ulubione tiramisu. Jestem przekonana, że będzie Wam smakowało, bo jest naprawdę nieziemskie. Chcę też poinformować, że od dziś otwieram mój blog, na którym znajdziecie porady, które wydają mi się potrzebne i ważne. Oczywiście link do mojego bloga znajdziecie w opisie. Nie przedłużając, serdecznie zapraszam Was, kochani, do oglądania. Składniki na formę szklaną o wymiarach 27x13 cm. 500 g serka mascarpone, około 250 g biszkoptów podłużnych, ja użyłam takie mniejsze, 50 ml likieru amaretto, szklanka kawy espresso, czyli 250 ml, 6 żółtek, 3 białka, 100 g drobnego cukru, kakao do posypania. Najpierw zaczynamy od zrobienia kawy. Do przepisu potrzebujemy około szklanki kawy espresso. Przystępuję więc do robienia kawy. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma ekspresu do kawy, to po prostu robi mocną kawę rozpuszczalną. Teraz przelewamy kawę do szklanej miski, żeby sobie powoli stygła. Miska musi być taka, w której wygodnie będzie nam moczyć potem biszkopty. Żółtka oddzielamy teraz od białek. Do ciasta tiramisu będziemy potrzebować 6 żółtek i 3 białka. Już mamy oddzielone 6 żółtek i 3 białka. Pozostałe 3 białka możemy wykorzystać na przykład do zrobienia bezów. Do wystudzonej kawy dolewamy około 50 ml likieru amaretto. Do misy miksera wlewamy 6 żółtek i ucieramy z 70 g cukru na puszystą masę. I już mamy puszystą masę z żółtek. Następnie do miski wlewamy białka, przypominam 3 białka, i ubijamy na sztywno z odrobiną soli. Do ubitych na sztywno białek, w ten sposób muszą wyglądać, że już nie leją się, są całkiem sztywne, dodajemy resztę cukru, czyli 30 g. Do miski przekładamy teraz 500 g serka mascarpone. Do mascarpone dodajemy ubite na puszystą masę żółtka i bardzo delikatnie będziemy za chwilę to wszystko mieszać mikserem. Teraz wszystko mieszamy bardzo delikatnie mikserem do połączenia, tylko do połączenia. Tak wygląda gotowa masa z żółtek z mascarpone. Do masy z żółtek i mascarpone dodajemy teraz ubite wcześniej białka. Bardzo powoli będziemy delikatnie to łączyć łyżką. Masa powinna być taka lekko gęsta, tak jak tutaj widzimy, nie lejąca, lekko gęsta po prostu. Teraz sprawnie, szybko maczamy w likierze biszkopty z jednej, z drugiej strony i wyjmujemy i kładziemy. Nie wolno długo, bo wtedy zamiast tiramisu zrobi nam się papka. Tylko po sekundce zamaczamy i układamy. Już mamy biszkopty ułożone. Teraz wykładamy połowę naszej masy na biszkopty. Teraz równomiernie ją rozprowadzamy. Teraz układamy drugą warstwę biszkoptów, bardzo lekko namaczając.
Już drugą warstwę mamy gotową. Teraz wykładamy pozostałą część kremu. Ponownie rozprowadzamy krem. I teraz ciasto wykańczamy, posypując gorzkim kakao. Gotowe ciasto wkładamy teraz do schłodzenia, do lodówki, przynajmniej na kilka godzin.